Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można spłacić kredyt, jakby prawidłowo powinno wyglądać rozpisanie kredytu, gdy spłacamy go ratami malejącymi. Mamy drugi wariant, raty stałe. Jest to dość popularne, jest to nazywane generalnie rentami. My tym razem, czy inaczej, ja bym chciała tym razem pokazać Wam, jak można spłacić dowolny kredyt, jak sobie ustalić, ile będą wynosiły te kolejne raty kredytu, jeśli będziemy chcieli je spłacać w sposób malejący. I teraz tak. Na początek ja sobie to powiększę, żebyście powiedzmy przeczytali tą dobrą treść tego naszego polecenia. Jeżeli w pierwszym okresie, powiedzmy, zaciągamy kredyt na około 67 tysięcy 374 zł, to jest zadanie jakieś przykładowe. I teraz tą kwotę kredytu musimy spłacać, bo tak jest w przykładowym zadaniu, przez kolejne 24 miesiące. Tylko że jak to w kredytach jest, nie tylko płacimy po równe 2807 zł i 25 groszy, tylko po prostu mamy doliczane odsetki, bo bank jako, powiedzmy, przykład przedsiębiorcy chce zarobić na tym, że pożyczyło nam pieniądze, że bank pożyczył nam 67 tysięcy z haczykiem i on chce w tym momencie osiągać z tego jakieś korzyści. Dla niego, dla banku są to korzyści, a dla nas są to odsetki, czyli jakieś koszty, w związku z tym, że takie pieniądze potrzebowaliśmy i tylko bank był w stanie nam pożyczyć takie pieniądze. Jeżeli z bankiem ustalimy, że nasz kredyt o wysokości 67 tysięcy z kawałkiem będziemy spłacać przez kolejne 24 miesiące, musimy wiedzieć, ile będą wynosiły kolejne raty. Oczywiście, że bank nam, powiedzmy, wydrukuje przedstawiciel banku harmonogram spłaty, gdzie będzie określone, ile płacimy tego kapitału, jakie są odsetki, ile łącznie nam zostanie do zapłaty i w ogóle jak będzie spadało nam zadłużenie. Oczywiście, że i bank, powiedzmy, ma jakieś swoje dodatkowe koszty, które uwzględnia, w tym nawet dokładną liczbę dni w poszczególnym miesiącu albo do momentu rozliczenia. Także to nie jest zawsze tak, że to, co bank nam pokazuje w sposobie spłaty, harmonogramie spłaty, jest dokładnie tym, co nam wyjdzie w takim ujęciu teoretycznym, bo bank oczywiście stosuje jakieś swoje reguły kredytowania i ja ich tutaj, wiadomo, nie uwzględniam, ale podstawowy kredyt, jeżeli rozważamy, czy o ratach stałych czy malejących, to w tym momencie mogę Wam pokazać analogicznie do rat stałych, jak ratami malejącymi powinien wyglądać tak teoretycznie w takim akademickim ujęciu plan spłaty kredytu. Jest on tutaj zapisany, powiedzmy, jako zrzut ekranu z programu Microsoft Excel, ale nie jest to trudne do zanalizowania. Jeżeli możemy rozpisać, to mamy łącznie 24 okresy brane pod uwagę. I teraz tutaj zadłużenie początkowe z pierwszego okresu, te początkowe to 67 tysięcy. Odsetki są naliczane bezpośrednio od tej kwoty, jaka jest na początku okresu badanego. Jeżeli na przykład byłoby to 5%, a widzę, że tutaj to będzie nawet więcej, to w tym momencie od tej kwoty do tej kwoty mnożymy razy na przykład 5% i mamy podane odsetki. Oczywiście, że to nie są te kwoty, bo tutaj oprocentowanie widzę będzie wyższe, a kolejną kolumną będzie kapitał. Kapitał to jest dokładnie ta kwota, która wyszła po podzieleniu naszego kredytu przez 24 miesiące. I teraz o to chodzi, że my nie spłacamy dokładnie kapitału w wartości 2807 zł i 25 groszy, a zwiększamy o odsetki, które zostały naliczane. I dlatego raty u nas są malejące, bo odsetki, jak widzicie tutaj spojrzycie, z każdym kolejnym okresem są malejące, bo one naliczane są bezpośrednio od zadłużenia, jakie jest na początek danego okresu. I jak widzimy, przy 67 tysiącach te odsetki, czyli ta kwota razy kwota odsetek przypadająca na dany miesiąc,
to 662 zł. Ale jeżeli już spadnie nam zadłużenie do 22 tysięcy, no to można powiedzieć, że nasze odsetki spadły do 220 zł. I faktycznie rata, jak na początku wynosiła 3469, ona w takim przypadku spada aż o 400 ponad złotych. I generalnie nasza rata, którą my płacimy do banku albo bank nam pobiera z konta, to są te kwoty, które tutaj są wymienione w kolumnie E, podpisanej jako E. I teraz domyślam się tutaj, że w tym przykładzie odsetki są naliczane jako miesięcznie około 10%, co jest trochę takim ekstremalnym poziomem, bo zazwyczaj kredyt, nawet konsumencki, jest około 10% w skali roku, czyli po podzieleniu przez 12 to by było jeden z haczykiem, gdzieś tam około 1%, czyli ta kwota przemnożona razy oprocentowanie miesięczne da nam odsetki. Dodajemy do tego stałą ratę kapitałową i mamy ratę, jaką płacimy do banku. I często jeszcze w zadaniach, powiedzmy w bank, uwzględnia jakieś swoje ubezpieczenie, które każe nam płacić w związku z tym, że zadłużyliśmy się w tym banku i jest dla niego, z jego punktu widzenia, jakieś zadłużenie. Czyli może dojść do banku nie tylko, powiedzmy, nasza rata kapitał plus odsetki, ale również kwota wymaganego dodatkowego ubezpieczenia. Dla nas oczywiście jest to koszt, a dla banku korzyść, bo może się z tym kredytem nic nie dziać, ale co miesiąc ma możliwość zarobienia na nas dodatkowych 120 zł. A więc nasza rata w połączeniu z ubezpieczeniem, czyli kolumna E plus F, daje nam kolumnę G. Tu są kolejne wypisane te wartości. I teraz ostatnim elementem, który nas interesuje, jest to, że zadłużenie z okresu poprzedniego może być tylko zmniejszone o wartość tego kapitału, ile my spłaciliśmy, bo to jest kapitał, jaki na dzień dany moment posiadamy, potem to jest wysokość tej spłaty, tego kapitału, i zadłużenie bieżące na koniec konkretnego okresu, to jest kolumna B w moim oznakowaniu, minus kolumna D daje nam kolumnę H, czyli bieżące zadłużenie. I teraz zwróćcie uwagę, że ta kwota, która się pojawia na przykład na początku, powiedzmy w ostatniej kolumnie pierwszego okresu, staje się stanem zadłużenia na początek okresu kolejnego. Czyli tutaj 64 tysiące, od niego naliczamy odsetki, wpisujemy stałą kwotę kapitału, części kapitału, jaką chcemy spłacać cyklicznie, otrzymujemy kapitał, ewentualnie doliczamy odsetki i wiemy, ile łącznie wówczas możemy płacić do banku, a nasze bieżące zadłużenie nie zmniejsza się o 3,5 tysiąca, jak wynosiło 64 tysiące z haczykiem, tylko o wartość naszego kapitału 2800 zł. I w ten sposób powstaje, powiedzmy, przeciągamy formułę w dół. Wszystkie elementy też przeciągamy tutaj, tą kolumnę w dół, tutaj w dół, i wszystko można, powiedzmy, poprzeciągać. I teraz najważniejsze jest to, żeby łączne zadłużenie na koniec ostatniego okresu spłaty, jeżeli oczywiście zakładamy, że kredyt spłacamy całkiem do zera, to powinno nam wyjść 0. I dalej idąc, możemy co najwyżej podsumować, ile płaciliśmy odsetek w ciągu naszego kredytowania, ile spłaciliśmy tutaj kapitału. Oczywiście, że ta kwota powinna się zgadzać z zadłużeniem, jakie mamy na początek pierwszego okresu spłaty kredytu. No, ubezpieczenie, wiadomo, jest to dla nas dodatkowy koszt. Widzimy, że to jest prawie 3000 zł, czyli jak jedna z rat kapitałowych, czyli w zależności od osoby, ale całkiem dużo. I jak widzimy, przez to, że do banku wpłaciliśmy odsetek prawie 8300, kapitału spłaciliśmy całość, łącznie do banku wpłaciliśmy 75 600 z kawałkiem, ale przez to, że zgodziliśmy się, czy powiedzmy, był wymóg ubezpieczenia naszego kredytu, łącznie do banku wpłaciliśmy 78 500, co oczywiście zdecydowanie różni się od naszego tutaj kapitału, czy zaciągniętego kredytu na 67 300. Czyli można powiedzieć, że
No najlepiej kredytu nie brać, ale jeżeli ten kredyt jest nam niezbędny, albo po prostu możemy z tych pieniędzy wypracować jeszcze większe, powiedzmy, korzyści niż poniesione koszty, to jak najbardziej taki kredyt warto jest zaciągnąć. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek. Co do sposobu rozwiązywania zadania, to nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.